Fundacja SCP przechowuje przeróżne anomalie, które potrafią niekiedy zagrażać ludzkości i o których opinia publiczna nie może się nigdy dowiedzieć. Ale monstrualne obiekty i anomalie nie z tego świata to nie jedyne, co Fundacja przed nami ukrywa. A we wszystkim, z tej strony Pio, a przed wami 10 według mnie najbardziej uroczych obiektów SCP. Oczywiście ja jestem na pierwszym miejscu. Nie. Oczywiście kolejność tych obiektów jest losowa, bo ciężko mi jest stwierdzić, który jest najbardziej uroczy, dlatego zaczynamy od SCP-2295, misia z naszywką z sercem. Kojarzycie może budowniczego misia, SCP-1048? Tego, który wycinał ludziom organy i robił z nich swoje kopie, a które potem zabijały ludzi? To jest jego całkowite przeciwieństwo. Miś z naszywką z sercem, albo, tak jak został oryginalnie opisany, miś Kairos, to haftowany misiek, który kocha ludzi. Gdy znajdzie się w okolicy człowieka, który doznał poważnego urazu jednego z narządów, nagle wyjmie nożyczki i nić i igłę. I używając dowolnego materiału znajdującego się w pobliżu, uszyje replikę zepsutego narządu pacjenta. Chwilę potem uszyty narząd zniknie, a pacjent straci przytomność. A gdy się obudzi, nowy organ zastąpi ten wadliwy. Mimo że organy zrobione są z wełny, tkanin czy przędz, idealnie zastępują prawdziwe organy. W ten sposób Kairosowi udało się wymienić już m.in. płuca, serca czy płaty skóry poszkodowanych. Jednak w jednym przypadku, gdy pacjent cierpiał na krwotok mózgu, miś z zakłopotaniem szukał odpowiednich materiałów, lecz po chwili poddał się. W nieznany sposób wytworzył czekoladowy batonik i dał go pacjentowi. A potem przytulił się do jego prawej nogi. Z jego małych, misiowych oczu popłynęły łzy. Sama nazwa misia, Kairos, nie jest przypadkowa. Na Wikipedii czytamy. Kairos, słowo pochodzące ze starożytnej Grecji, będące religijno-filozoficznym terminem, na sprzyjający czas decyzji, który niewykorzystany miałby niekorzystny wpływ na dalsze koleje życia. W teologii Kairos oznacza określony moment w dziejach, w którym Bóg dokonuje zbawczego działania. Koniec cytatu. Kolejnym obiektem na liście jest SCP-1370, napastobot. Jest to samoświadomy byt, stworzony z narzędzi oraz urządzeń elektronicznych. Mierzy około metra wysokości i komunikuje się z pomocą głośnika na torsie. Jego głowę stanowi woltomierz odwrócony do góry nogami, co sprawia, że wygląda jakby się uśmiechał. Jednak niech ten uśmiech was nie zmyli. Napastobot, gdy napotka jakąkolwiek istotę rozumną, zaatakuje ją. Jednocześnie przedstawiając się celowi za pomocą wyszukanych tytułów. Na przykład Zagładobot 2000, Niszczyciel Robolord, Premier Śmiercionośny, czy Darth Pazur Zabiliflex. Oryginalnie, wiem. Pewnego razu Fundacja przeprowadziła pewien test, w którym postawiła w celi napastobota roślinę doniczkową, do której badacze włożyli głośnik do komunikacji z obiektem. Ten, gdy tylko usłyszał głos z rośliny, rzucił się na nią i w trakcie siłowania się z liśćmi przewrócił się i nie był w stanie się podnieść. Po 6 minutach udało mu się jednak przewrócić roślinkę, która przygniotła go do podłogi. Tak więc, ja bym się bał na waszym miejscu spotkać napastobota. Uwaga, przerywamy nadawanie programu. Chwila na słowo od naszego sponsora. Diabeł tkwi w szczegółach. Te rogi są już rozpoznawalne w całej Europie. 3 rozmiary, które sprawią, że to on dostosuje się do ciebie, a nie na odwrót. Spektakularny design, który sprawi, że każdy z twoich znajomych pozazdrości ci... Tak, już wiecie, czego wam pozazdroszczą. Wracam do was z powrotem z moim fotelem Diablo i nadal podtrzymuję zdanie, że to najlepszy fotel, jaki kiedykolwiek miałem. Jest wygodny, łatwo się go dostosowuje i idealnie dopasowuje się do mojej sylwetki. Jeśli tak wyglądasz siedząc przed komputerem, to jest krzesło dla ciebie. Więc jeśli podoba ci się design któryś z foteli Diablo, kliknij w link w opisie i zgarnij swój własny, bo naprawdę polecam serdecznie. Jak już jesteśmy przy postawie krewetki i innych tego typu morskich stworzeniach, patrzcie na te słodziaki, czy one nie są cudne? Odpowiem za was, one są cudne.
są wspaniałe. Na miejscu 8 albo 3 naszej listy mamy SCP-3375, podróżujące węgorze ogrodowe. Jest to grupka tych małych, słodziaśnych stworzonek, które w anomalny sposób pojawiają się nagle w akwariach w północnej Ameryce i Europie. Wartym zaznaczenia jest fakt, że one tam zwykle nie mieszkają, w sensie te nieanomalne zwierzątka tego gatunku pochodzą z Indo-Pacyfiku, Atlantyku i Wschodniego Pacyfiku. Trochę geografii się wam i mi przyda. SCP-3375 po pojawieniu się, samemu bądź w grupie, podczas regularnej pory karmienia w akwarium wychylą główki ponad podłoże i pochwycą karmę w ich okolicy. Po tym jak węgorze się najedzą, chowają się znów pod piasek, a po około minucie wychylą znów główki, w buzi trzymając Siglosa, czyli starożytną monetę z perskiego Imperium Achemenidów. Monety te pochodzą z mniej więcej 400 roku przed naszą erą. Stworzonko położy następnie monetę na ziemi i zniknie, chowając się znów pod ziemią. Jeśli przez 10 minut od pojawienia się SCP-3375 do akwarium nie zostanie wsypana karma, węgorze znikną bez wydania zapłaty. W bardzo rzadkich okazjach, zwykle gdy w akwarium znajduje się wiele obiektów SCP-3375, pierwsza instancja wyjdzie z podłoża i na najbliższej płaskiej powierzchni napisze ciemnym śluzem frazę po persku, oznaczającą dziękuję. Chwilę później wszystkie węgorzyki wydadzą jednego Siglosa i ułożą je w mały stosik, a pierwszy SCP-3375 dorzuci jeszcze jedną monetę na szczyt. Oto właśnie podróżujące węgorze ogrodowe. Nie dość, że zapłacą za posiłek w egzotycznej restauracji, to jeszcze podziękują i zostają napiwek. Bardzo miło z ich strony. Na kolejnym miejscu mamy chyba mojego ulubionego SCP z tej listy. Najbardziej uroczy obiekt na świecie. SCP klasy Keter o identyfikatorze SCP-5031. Kolejny morderczy potwór, bo tak się nazywa, to istota nieznanego pochodzenia, która, gdy na nią spojrzysz, przestaje istnieć. Jednak gdy patrzysz na jego cień, jesteś w stanie zaobserwować, jak wygląda i zachowuje się. SCP-5031 ma nienaturalnie małą głowę, bez szyi, 6 ramion, prawie 2-metrowy tułów, który kończy się krawędzią, podobną do ostrza. Obiekt cały czas lewituje pół metra nad ziemią. Wstępnie obiekt był uznany za nierozumny i morderczy, bo zabijał kogokolwiek napotkał. Więc zamknięto go w małej celi na 10 lat. Obiekt nie potrzebował jedzenia ani picia, a jedyne co wydobywało się z jego przechowalni, to ciągłe krzyki istoty. Jednak po odkryciu tego faktu, starszy badacz Stanley Huxtable okropnie się poirytował i zdecydował się przejąć projekt, żeby przeprowadzić pewne badania nad SCP-5031. Stwierdził, że nie jest zbytnim fanem zamknięcia potencjalnie rozumnej istoty w stalowej klatce, więc zabrał się do roboty. Badacze zaczęli testować rozumność obiektu i wpływ bodźców na jego stres. Poziom stresu 100% oznaczał jego typowe krzyki rozpaczy, a 0% brak krzyków. W ten sposób dowiedziono, że odpowiedni gatunek muzyki niweluje stres obiektu do 6%. Wręcz okazało się, że SCP-5031 ma swój własny gust muzyczny i na przykład woli muzykę Bena Foltza od Mozarta. Obiekt prędko nauczył się bawić piłką do koszykówki i nawet zezwolono na interakcję z członkiem klasy D, który łapał piłkę i odrzucał istocie. Okazało się, że mimo że obiekt nie potrzebuje jedzenia, to jest bardziej zadowolony, gdy jest najedzony. No i, jak pewnie się domyślacie, woli zwykłe jedzenie od pożerania ludzi. Jego ulubioną potrawą był kurczak z rożna. Po miesiącach testów obiekt nauczył się układać z klocków z literami, takimi wiecie, dla dzieci, nauczył się układać słowa, w szczególności pożywienie, rodzaje muzyki i różne zabawy. I tak. Robert to ten członek klasy D, z którym się zaprzyjaźnił. Dzięki interakcjom z ludźmi i zwiększonemu słownictwu, obiekt nauczył się m.in. żonglować 6 rękami, grać na pianinie i rysować kredkami. M.in. często rysował Roberta, siebie i badacza Huxtable'a, który się nim zajmował. Jak małe dziecko, SCP-5031 uczył się coraz większej ilości aktywności, a w szczególności przypadło mu do gustu gotowanie. I po niecałym roku od rozpoczęcia testów potrafił już przygotować więcej potraw niż ja kiedykolwiek będę umiał. Jedyne co może mu przeszkadzać to fakt, że okazało się, że ma alergię na orzeszki ziemne. I wtedy dochodzimy w raporcie do najkrótszej aktualizacji z dnia 30 czerwca 2019 roku. Głosi ona. SCP-5031 powiedział swoje pierwsze słowo. Sól. Wszyscy jesteśmy niezmiernie dumni. Ten raport i sam obiekt jest tak uroczy i tak wzruszający, że aż mam ochotę po prostu nagrać o nim osobny dłuższy materiał. To jest piękna historia tego, jak z pozornie kolejnego morderczego potwora zabijającego ludzi, badacze fundacji dosłownie wychowali swoje dziecko,
które jest już tak zdolne, że pozwolono mu na przygotowanie posiłku na święto dziękczynienia dla całego ośrodka fundacji. Uwielbiam ten raport. W połowie naszego zestawienia mamy obiekt klasy bezpieczne o nazwie Fruit Frogs, owocowe żaby. I to jest dokładnie to, co mówi nam tytuł. SCP-5133 to mały staw, z którego wyskakują co jakiś czas żaby, zrobione z przeróżnych owoców. Mają one do 3 razy więcej zawartości witamin w porównaniu do nieanormalnych owoców, a po skosztowaniu produktów z żabek konsumenci komentują, że smakują one o wiele lepiej niż zwykłe owoce i że żaby, które zmarły naturalnie ze względu na wiek, są najsmaczniejsze. Owoce żaby nie ruszają się dalej niż 3 metry od stawu i nie stawiają oporu, gdy się je podnosi albo gdzieś przenosi i wydają się nie odczuwać bólu, gdy zadaje się im obrażenia. Co jakiś czas żaby w stawie wydają dźwięki podobne do nucącej coś kobiety w średnim wieku. Z dodatków i wywiadów w raporcie dowiadujemy się, że staw należy do starszego mężczyzny, znanego tylko jako Pan Nguyen. Zapytany, skąd wzięły się anomalne właściwości stawu, odpowiedział: cóż, jeśli mam być z wami szczery, moja wnuczka jest wróżką. Musiała się reinkarnować 3 razy, żeby tu dotrzeć. Okej. Okay. Wyobrażam sobie miny naukowców w fundacji, kiedy to usłyszeli. Ale tak, okazuje się, że wnuczka pana Nguyen była wróżką. Była, bo w pewnym momencie zdecydowała się odrzucić swoją moc i stać się śmiertelnym człowiekiem, żeby przeżyć zwykłe życie ze swoim mężem. Wykorzystała więc całą swoją moc i dzięki niej powstał ten staw. Dziadek Nguyen również jest wróżką. Wróżką? Wróżem? No jest magiczny. Ale nie chciał się pozbywać swojej mocy, bo reinkarnował się już tyle razy, że nie chce tego zmarnować. Był kiedyś ponoć jabłkiem. I wiele razy był żabą. Cokolwiek to znaczy. Czy no pewnie był po prostu żabą i umarł sobie. Jego wnuczka najpewniej jest już bardzo stara i jej dni dobiegają końca, więc dziadek, który się nie starzeje, nie spotyka się z nią zbyt często, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Oboje zamieszkali w cichej okolicy, bo chcieli uciec od oczu ludzi i pewnej części swojej magicznej rodziny. Fundacja zgodziła się pomagać panu Nguyen przez dowożenie mu zakupów i wspomaganie go w życiu, a on w zamian dostarcza im smaczne produkty i same owoce żabki. No i pozwala obserwować staw, żeby nie wpadł w niepowołane ręce. O nie, co zrobiłby zły człowiek z takim stawem owocożabek? O, boję się, fundacja ochroni nas. Na chwilę obecną fundacja nie miała okazji spotkać wnuczki pana Nguyen, a gdy o nią pytają, ten odpowiada, że cierpliwie czeka z żabami, mając nadzieję, że kiedyś powróci. Dobra, usłyszeliśmy milutką historię o żabkach i wzruszającej relacji dziadka z wnuczką, więc teraz pora na coś skrajnie innego. Pora na SCP-1762, gdzie podziały się smoki. Jest to obiekt klasy zneutralizowane, a w jego skład wchodzi kartonowe pudełko z napisem "Tu są smoki" i instancje SCP-1762-2, czyli setki figurek origami, przedstawiających właśnie smoki, które co jakiś czas wylatują z pudełka i przez parę godzin latają dookoła, figlarnie wchodząc w interakcje z członkami personelu fundacji i sobą nawzajem. Nie wiadomo, kiedy smoki wylecą z pudła następnym razem, ale zawsze to wydarzenie poprzedza wydobycie się dużej ilości dymu ze środka. Jeśli jednak zajrzymy do pudełka poza momentem, w którym odbywa się to wydarzenie, okaże się być ono puste. Na przestrzeni 11 miesięcy i 28 dni SCP-1762 rozpoczęło serię wydarzeń zwanych zdarzeniem Jabberwock, podczas którego po standardowym pokazie smoków na wierzchu pudełka ukazywała się pisana wiadomość. Wiadomości te opowiadały o krainie fantazji, w której żyły smoki, giganci, behemoci i inne przeróżne stworzenia. Smoki zwracają się do ludzi jak do dawnych przyjaciół, których nie widzieli od wieków. Pytają, czy ludzie nadal wiedzą, jak korzystać z komnaty i mówią, że mogą ich odwiedzić, kiedy tylko chcą. Oczywiście fundacja nie ma pojęcia, o co im chodzi, a wysłanie wiadomości zwrotnych nie dawało rezultatów. Z każdą wiadomością ilość wylatujących smoków maleje, a wieści są coraz bardziej przygnębiające. Komnatą jest najpewniej pudełko, przez które wylatują smoki, jednak smuci ich fakt, że jest mniejsza niż powinna być i że nie mogą się pokazać w pełnej okazałości. Prosimy, odzyskajcie wiarę. Kolejne wiadomości ukazują nam dość smutną perspektywę. Istoty w fantazji tracą cierpliwość, mimo że smoki próbują utrzymać pokój między nimi. Napięcie rośnie, a w pewnym momencie z pudełka wylatuje tylko jeden smok. Pognieciony i z wyrwanymi skrzydłami. Na białej części kartki napisane było jedno zdanie. Wojna. Żegnajcie, przyjaciele. Chwilę później z pudła wydobył się 2-metrowy strumień ognia.
a z wnętrza słychać było odległe ryki. Przez 6 tygodni obiekt sporadycznie otwierał się i powtarzał proces, aż w końcu ucichł na 7 miesięcy. Fantazja przestała być bezpieczna, a większość stworzeń ją zamieszkujących wyginęła. Napis na pudełku, wcześniej "Tu są smoki", został zastąpiony słowami "Tu były smoki". Na miejscu 4 albo miejscu 7, zależy jak kto patrzy, mamy SCP, bez którego ta lista nie mogłaby się obejść, czyli łaskotkowego potwora. SCP-999. Uroczego żelka, który uwielbia zabawy, zajadanie się słodyczami i pocieszanie wszystkich dookoła, przez co jest naprawdę skutecznym antydepresantem. SCP-999 kocha każde żyjące stworzenie, w szczególności ludzi. Jest nawet zdolny do przyjęcia pocisku za zagrożoną postrzałem osobę. Łaskotkowy potwór jest tak uroczy, że nawet SCP-682, nienawidzący ludzi niezniszczalny jaszczur, śmiał się przed nim i stwierdził, że jest szczęśliwy. Jednak ta cała cukierkowa otoczka to tylko czubek góry lodowej historii SCP-999. Według jednej z teorii okazuje się bowiem, że może być on bratem SCP-682, a jednocześnie jednym z dzieci Szkarłatnego Króla, bóstwa, które próbuje przedostać się do naszego wymiaru i wymazać go z istnienia. Jego 7 narzeczonych, opisanych w SCP-231, urodziło monstra mogące zniszczyć świat, zagrażające ludzkości i niosące przepowiednie Szkarłatnego Króla. Jednak jego 7 dziecko miało być inne niż reszta. Miało stawić czoła królowi i nieść nadzieję ludzkości. Fundacja pozwoliła 7 narzeczonej urodzić, a jej dzieckiem okazało się być SCP-999. Na chwilę obecną jest jeszcze młody, ale gdy dorośnie, może stawić czoła swojemu ojcu, stawiając swoją miłość i nadzieję przeciwko jego nienawiści i rozpaczy. Ale to oczywiście tylko teoria. W dodatku jedna z moich ulubionych, bo uwielbiam mitologię SCP rozciągającą się na skalę całego wszechświata, to jest po prostu genialne. Dobra, to teraz zejdźmy trochę na ziemię i przyjrzyjmy się SCP-3338. Automaton wants to be your roommate, czyli automaton chce zostać twoim współlokatorem. Autorką tego raportu jest Zyn, autorka wcześniej wspomnianych podróżujących ogrodowych węgorzy i owocożabek. I ten raport jest równie uroczym konceptem. Automatony to takie małe syntezatory muzyczne, a SCP-3338 to anomalny automaton, który losowo może pojawić się w twoim mieszkaniu w Japonii i grzecznie zapyta, czy może zostać twoim współlokatorem. Jeśli się zgodzisz i przygotujesz mu w miarę wygodne, osobne miejsce do spania i pomieszkiwania, to SCP-3338 co miesiąc będzie dopłacał ci się do czynszu, a kiedy nie będziecie w domu, to będzie się przemieszczał w różne miejsca mieszkania i na przykład pomoże znaleźć ci zgubiony długopis albo klucze. Oczywiście jeśli domownik zmieni miejsce zamieszkania, albo jakkolwiek będzie się naprzykrzał automatonowi, albo jeśli nie będzie z nim regularnie rozmawiać, ten wyprowadzi się, czyli po prostu pewnego dnia zniknie z mieszkania. Agentka fundacji, Shizuka Kato, miała okazję mieszkać z SCP-3338 i opisać swoje wrażenia. Obiekt wybrał ją najpewniej dlatego, że wyraziła chęć posiadania współlokatora i że mieszka niedaleko budynku z klubem jazzowym. SCP-3338 szczególnie wybiera osoby z zainteresowaniami muzycznymi. Po 37 tygodniach wspólnego mieszkania obok SCP-3338 pojawił się inny, mniejszy automaton Mini. Agentka przygotowała mu łóżko z ręczników, a następnego dnia mały automaton trzymał w buzi karteczkę z niechlujnie nabazgranym napisem po japońsku. Dziękuję, ciociu. Przedostatnim skipem na naszej liście najbardziej uroczych obiektów SCP jest SCP-729-J. Pip pip, motherfucker. Czyli obiekt klasy Taumil. Nie. Trzeba zrobić nową klasę dla tego przerażającego stworzenia. Może Apollyon Plus? To chyba by pasowało. Obiekt znajduje się aktualnie na biurku dr Hessen i daj Boże, żeby tam został na zawsze. Testy przeprowadza się na nim tylko na własne ryzyko. SCP-729-J wygląda jak zwykła zabawka, ale wszyscy wiemy, że to pomiot szatana i niszczyciel światu, którego gniew niedługo na nas spadnie. Jego reżim terroru rozpoczął się, gdy SCP-106 staruszek uciekł ze swojej przechowalni. Ale gdy tylko zobaczył SCP-729-J, wycofał się, nie przerywając kontaktu wzrokowego z tym pradawnym horrorem i wrócił do swojej celi, drżąc ze strachu wraz z badaczami fundacji. Naukowcy zaczęli wystawiać więcej obiektów na SCP-729-J, żeby zobaczyć, co z nimi zrobi. SCP-3000, ogromny węgorz, który produkuje środki amnezyjne, uciekł i powiedział, że zrobi wszystko, nawet nie będzie się domagał ofiar,
Tylko niech fundacja zabierze to gówno sprzed jego oczu. SCP-1048 na widok zabawki zrobił znak krzyża i został straumatyzowany na całe życie. SCP-682 po spotkaniu z SCP-729J został przeklasyfikowany na klasę zneutralizowane. SCP-001, strażnik bramy, uklęknął przed SCP-729J i wyrzucił go za bramę Edenu. A SCP-049, widząc to cholerstwo, stwierdził, że zaraza jest zbyt silna i stracił przytomność. Fundacja próbowała z pomocą SCP-294 wysłać to małe gówno do samego piekła, ale z podziemi ogień piekielny odesłał go na powierzchnię z notatką od szatana, że nie chce mieć z tym nic wspólnego i żeby trzymano to diabelstwo jak najdalej od niego. Nie wiem, czy jesteście na tyle odważni, żeby położyć swój wzrok na tym starożytnym bóstwie. Niech Bóg zlituje się nad waszymi duszami. Oto on, wysłannik zagłady, pożeracz światów, SCP-729J. I na ostatnim albo pierwszym miejscu chciałbym zaprezentować wam krótkiego skipa z polskiej listy SCP, mianowicie SCP-PL-180 o nazwie Ci, co na nas szczekają. Anomalią tą jest pies domowy, który w teorii jest całkiem zwyczajnym zwierzęciem. Posiada jednak bardzo konkretny harmonogram dnia, który musi wykonywać co do minuty. Jeśli złamie ten schemat na więcej niż około 6 minut, przeteleportuje się do miejsca, w którym miałby się znajdować według planu. Ponadto SCP-PL-180 nie starzeje się. Obiektowi przydzielono ochroniarza, który pilnuje, aby pieskowi nic się nie stało. Harmonogram wygląda następująco. O godzinie 6 anomalia budzi się pod łóżkiem, w mieszkaniu K. Maleskiego. Przez pół godziny porusza się w losowych kierunkach po pokoju i wącha przedmioty, a następnie przez parę godzin strzeże domu, na zewnątrz. Po jakimś czasie obiekt wychodzi na ulicę wsi, po drodze chwytając jedzenie podane od właściciela supermarketu. Około 12 pies wsiada do autobusu i około 14 dojeżdża do Wrocławia. Wysiada i rusza w kierunku północno-zachodnim. Po czym wchodzi na teren cmentarza świętego Wawrzyńca. Anomalia przechodzi przez cmentarz i zatrzymuje się nad grobem K. Maleskiego, nosem zrzucając z niego liście. W tej fazie anomalia okaże agresję wobec każdej osoby, która będzie próbowała przemieścić nagrobek. Około 20 pies wraca z cmentarza i autobusem wraca do domu. Wpatruje się w pustą miskę dla psa. Wchodzi do pokoju mieszkania i kładzie się pod łóżkiem. Anomalia śpi. Ten harmonogram był powtarzany przez SCP-PL-180 codziennie, aż do dnia 9 maja 2018 roku, kiedy to o godzinie 14:17 pies zginął w wypadku, w którym zderzył się autobus z samochodem ciężarowym. Cóż, mówiłem, że to będzie 10 najbardziej według mnie uroczych SCP, ale nikt nie mówi, że będą wesołe. Tak więc dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że to zestawienie wam się spodobało i że przedstawiłem wam trochę obiektów, o których jeszcze nie słyszeliście, a może te, o których słyszeliście, ale dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli materiał ci się spodobał, ale jeszcze nie subskrybujesz, to jak najbardziej zachęcam do subskrypcji, do zostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, no i komentarza. Jak wam się spodobało, co sądzicie, który z tych obiektów jest wasz ulubiony i jaką topkę chcielibyście zobaczyć następnym razem, bo naprawdę fajnie się tak robi te filmy o 10 jakichś tam obiektach, bo to jest dużo obiektów, dużo raportów, dużo opowiadań. Nie jest tak, że poświęcam jeden film na jeden materiał, jeden raport, po prostu macie dużo w jednym filmie, wow. Ale dobra, niedługo będę robił jakieś filmy o czymś innym, bo mam ochotę odskoczyć trochę od tego tematu i sorry, że mnie trochę nie było, ale trochę się rozchorowałem, trochę posiedziałem w szpitalu, studia się zaczęły, no i teraz jestem tutaj, więc mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w następnym filmie. Ja jestem Pio, to było 10 najbardziej uroczych SCP, do zobaczenia kiedyś.